Nie myślcie sobie, że zawsze tak było. Że zawsze byłam rannym ptaszkiem, wstawałam wcześniej rano, robiłam masę rzeczy i kładłam się wcześniej spać. Bo kiedy byłam młodsza, uwielbiałam leżeć w łóżku, uwielbiałam spać do późnej godziny, chodziłam spać bardzo późno w nocy, ale z czasem to się zmieniło. I nieraz dostaję od Was pytanie na moim Instagramie, kiedy pokazuję Wam, jak wcześnie wstaję, dlaczego tak wcześnie wstaję, co powoduje, że tak wcześnie wstaję i o której chodzę spać godzinie, skoro tak wcześnie wstaję. Więc postanowiłam, że nagram się taki materiał i dokładnie Wam wszystko opowiem, co się zmieniło, dlaczego się zmieniło, jak wygląda to moje życie i dlaczego kocham te wczesne poranki. Zapraszam. Tak naprawdę moje podejście zaczęło się, no powiedziałabym, jakieś chyba 15 lat temu. To był czas, kiedy jeszcze nie prowadziłam mediów społecznościowych, ale już byłam na takim etapie, że myślałam o tym, żeby założyć bloga, żeby założyć jakieś konto na YouTubie i tak dalej. No to był ten moment, kiedy zaczęło to wszystko się rozwijać. I ja też nie powiem, że zaczęłam się starzeć, ale zmieniło się również moje życie, mój związek, pojawiły się zwierzęta w naszym domu, w naszej rodzinie i to również spowodowało, że moje koty, które bardzo wcześnie wstawały, oczywiście bardzo wcześnie mnie budziły. A Pipo był takim kotem, który no wymagał tego, żeby wstać, żeby mu dać wcześniej jeść. No i tak między innymi to się właśnie zaczęło. Po pewnym czasie mój organizm zaczął przyzwyczajać się do tego wczesnego wstawania, a mi z kolei zaczęło się to podobać, bo kiedy wstawałam wcześniej, miałam więcej czasu. W jakim sensie więcej czasu? Ten dzień wydawał mi się zawsze dłuższy i mogłam dużo więcej zrobić z samego rana, czułam się bardziej wypoczęta, bardziej produktywna, a z kolei popołudnia, wieczory mogłam przeznaczyć na rodzinę, na mojego Massimo, na czas z nim, na czas dla siebie. Więc było to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. I tak organizowałam mój czas, moją pracę, właśnie żeby zaczynać wcześniej i kończyć też wcześniej. No ale też musicie pamiętać o tym, że jeżeli ktoś bardzo wcześnie wstaje, to też szybko wieczorem zaczyna odczuwać zmęczenie. I w moim przypadku też tak było, bo wstając między innymi o 5, czasami o 4:30, o 6, odczuwałam już tak mniej więcej koło godziny 20:30, 21:00 zmęczenie. I zaczynałam już wchodzić w taki, wiecie, tryb relaksu i mniej więcej godzina 22:30 to już był ten moment, że uwielbiałam przytulać poduszkę. Później zaczęłam czytać różne publikacje na temat tego, jak działa skóra, jak działa nasz cykl dobowy i zauważyłam również, że idąc wcześniej spać, ale też wcześniej wstając, moja skóra zaczyna lepiej wyglądać. I to nie są jakieś tam brednie i bzdury, które gdzieś tam pewnie usłyszeliście właśnie o tym cyklu dobowym i o tym, że nasza skóra lepiej regeneruje się i lepiej pracuje w konkretnych godzinach. Ale rzeczywiście tak się dzieje. Więc też zaczęłam układać mój dzień w taki sposób, żeby już ta godzina 22 leżeć w łóżku, zaczynać się relaksować i mniej więcej już koło godziny 11 spokojnie zasypiać. A kiedy przychodziła ta wczesna pora, na godzina ta 4:35, zaczynałam się wybudzać i absolutnie nie czułam zmęczenia. Mój organizm też sam się budził, więc niepotrzebny mi był żaden budzik, żadne powiadomienie, żadne ustawienie w telefonie i tak dalej. Ja zaczęłam zauważać wiele pozytywnych skutków właśnie takiego cyklu dobowego. Na początku tego roku trafiłam również na genialną książkę, czyli Fenomen Poranka. Jest to książka, którą nieraz już Wam polecałam, ale też mi została ona polecona, między innymi dlatego, że właśnie jestem tym rannym ptaszkiem, jak to się mówi, od wielu, wielu lat. Stwierdziłam, że przeczytam, chociaż byłam przekonana, że nic ona tak naprawdę do mojego życia nie wniesie nowego, no bo pokaże mi pewnie kolejny raz, że jednak warto wstawać o wczesnej godzinie i ja już i tak to robię, więc nic się nie zmieni. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy przeczytałam tę książkę i okazało się, że tu jest tak wiele cennych rad, porad i właśnie odniesienia do tego wczesnego poranka, że stwierdziłam wow,
wkręciłam się, że tak powiem, w ten temat dosyć mocno i zaczęłam czytać inne książki rozwojowe, które pokazują, że jednak wczesna pora, wstawanie o wczesnej godzinie i dobra organizacja poranka to jest to, co nasz organizm lubi, szczególnie nasz mózg, i warto jednak ustawić sobie tak ten poranek, żeby wprowadzić się w ten dobry rytm na cały dzień. I ja tak właśnie zaczęłam robić. Nie będę Wam dzisiaj opowiadać o tych wszystkich książkach, tak samo nie będę Wam opowiadać o fenomenie poranka, ponieważ warto przeczytać tę książkę i sprawdzić z ciekawości, o co tam tak naprawdę chodzi. Ale wprowadziłam na początku tego mojego roku, nowego roku, że tak powiem, właśnie różne kroki. Zaczęłam testować różne rozwiązania i sprawdzać, co tak naprawdę ma z tego sens, jak naprawdę to wszystko się sprawdza i czy to nie są tylko takie coachingowe bzdury. Pierwsza sprawa, to co mnie zainteresowało, to poranne ćwiczenie. Ja ćwiczę od wielu, wielu lat. Kto mnie śledzi w mediach społecznościowych, ten doskonale o tym wie i ćwiczę codziennie. Ale zazwyczaj ta aktywność pojawiała się właśnie wieczorami, kiedy miałam więcej czasu, kiedy rano zrobiłam pracę i wtedy wieczorem już mogłam mieć taki czas dla siebie. No i stwierdziłam, te poranne ćwiczenia, no dobra, zobaczymy, o co tutaj chodzi. Później dowiedziałam się, jaki wpływ na nasz organizm ma wytwarzanie dopaminy i właśnie te poranne ćwiczenia i stwierdziłam, że te 30 minut dziennie rzeczywiście jestem w stanie poświęcić, 30 minut o poranku jestem w stanie poświęcić na to, żeby wykonać ćwiczenia. Bez względu na to, jakie to będą ćwiczenia, czy to będzie rozciąganie, czy to będzie coś na mój kręgosłup, czy to będą ćwiczenia oddechowe, czy to będą bardziej ćwiczenia siłowe, kardio i tak dalej. Zaczęłam to wprowadzać i wiecie co, to jest naprawdę bardzo dobra sprawa, bo człowiek budzi się i odczuwa zupełnie inną energię o poranku, ćwicząc. Kolejny krok i kolejna zmiana to 30 minut czytania. Dobra, ale nie chodzi tutaj o takie, wiecie, czytanie gazety, skupianie się gdzieś tam na telewizji włączonej w tle i tak dalej. Chodzi o naprawdę dobre czytanie, intensywne czytanie, które ma ogromny wpływ na pracę naszego mózgu. I to jest też dobry moment, te 30 minut czytania właśnie o poranku, kiedy się budzimy, kiedy chcemy dobrze pracować, myśleć, mieć dobre pomysły i chcemy, żeby nasz mózg zaczął dobrze funkcjonować. I o tym też dowiedziałam się z kilku różnych ciekawych książek, między innymi dotyczących neurohackingu, ale to też jest temat na oddzielny film. Natomiast zaczęłam czytać, już wcześniej czytałam, słuchajcie, ale teraz zaczęłam po prostu skupiać się na tym czytaniu i okazuje się, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. W ogóle badania pokazują, że czytanie minimum 15 stron dziennie, ale takiego dobrego czytania 15 stron dziennie, zmniejsza ryzyko wystąpienia Alzheimera. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Niestety u mnie w rodzinie pojawiła się taka choroba. Ja nie jestem nią obciążona, ale mimo wszystko to czytanie ma bardzo duży wpływ na naszą pamięć, na koncentrację, więc oprócz tych ćwiczeń wprowadziłam czytanie. Ale czy pojawiły się też jakieś inne kroki? No oczywiście. Moje poranki wcześniej, jeszcze rok temu, wyglądały mniej więcej tak. Wstawałam, nakładałam sobie płatki pod oczy, robiłam kawę, przeglądałam Instagram, coś tam scrollowałam, być w trakcie między innymi odpisywałam też na jakieś wiadomości, sprawdzałam Facebooka, maile, później trochę ogarniałam w domu, później była pielęgnacja i tak dalej, i tak dalej. Teraz moje poranki wyglądają tak, że w tym samym czasie, czyli mniej więcej przez maksymalnie półtorej godziny, które wcześniej poświęcałam, można powiedzieć, na bzdury. Czyli właśnie to scrollowanie mediów społecznościowych, jakieś odpisywanie maili, sprzątanie w domu i tak dalej, coś tam ogarnia, nie? Teraz poświęcam zupełnie inaczej. Wstaję, pierwsze co robię, nakładam płatki pod moje oczy, czyli też budzę się tutaj w tej okolicy, wypijam szklankę wody z elektrolitami, co również wspomaga pracę całego mojego organizmu. Następnie czytam 30 minut, więc mój mózg zaczyna lepiej pracować.
Następnie przygotowuję sobie specjalny koktajl z probiotykami, probiotyczne na pracę moich jelit. Może też Wam kiedyś o tym opowiem. Wypijam szklankę takiego koktajlu i zabieram się za ćwiczenia. Wykonuję je 30 minut. Po tych ćwiczeniach przygotowuję sobie kawę, wychodzę na balkon albo otwieram okno, żeby wpadło trochę powietrza, nawet w okresie zimowym, i staram się, żeby mój wzrok też przeniósł się w ten inny poziom, czyli nabrał trochę tych kolorów, zaczął inaczej funkcjonować. Teraz w dodatku, kiedy mamy piękną pogodę, kiedy mamy lato, mogę napić się tej kawy na balkonie i wpatrywać się w zieleń, która również pobudza nasz mózg do pracy. A później przechodzę do szybkiego ogarnięcia mieszkania, pielęgnacji i przygotowania się na cały dzień. Widzicie, jaka jest różnica? Odstawiłam te bzdury na rzecz rzeczy, których, kroków, które mają sprawić, że mój cały organizm będzie lepiej funkcjonował. Praktykuję to już tak naprawdę od kilku dobrych miesięcy, od początku tego roku, od momentu, kiedy przeczytałam Fenomen Poranka i zaczęłam też czytać inne książki dotyczące właśnie między innymi neurohackingu. I wiecie co? To jest to. Kto nie spróbuje takiego rozwiązania, nie będzie wiedział, czy rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego warto to wprowadzić. I na pewno znajdzie się tutaj wiele osób, które, do tej pory też tak było, które będą mi mówić o tym: ja nie mam na to czasu, ja nie mam takiej pracy, ja nie mam takiego życia. A ja Wam powiem tak, ja mam takie życie, że ja mogę sobie spać do tej godziny 10, bo mam taką pracę. Mogę, wcale nie muszę wstawać o tej godzinie 5, bo teraz tak wstaję, 5, czasami 4:30, wcale nie muszę, nie ma pipo, który nas do tej pory budził, mogę sobie dłużej pospać, bo prowadzę swoją własną działalność, swoją własną firmę, nikt mnie nie goni, nikt mnie nie spieszy, a mimo tego wstaję i to robię, i robię to codziennie, i widzę efekty, i widzę rezultaty. I owszem, zgodzę się, że jeżeli jesteście osobami, które na 5 rano muszą być w pracy, albo osobami, które mają nocne zmiany, że muszą w nocy pracować, to na pewno wprowadzenie takich zmian może być dla Was trudnością. Ale oczywiście ja dzisiaj ten film poświęcam na mnie. Czyli nie mówię Wam, że Wy tak musicie robić i Wy tak powinniście robić i zróbcie tak, bo to zmieni Wasze życie. Absolutnie nie. Ja nie jestem od tego, ja nie jestem żadnym coachem, ja nie jestem osobą, która zajmuje się psychologią i będzie Wam prawić morały. Po prostu mówię Wam, jak to wygląda w mojej kwestii i dlaczego zmieniłam te poranki. Te poranki, które były jakieś tam i też wstawałam wcześniej rano, na poranki, które są naprawdę dobre i produktywne. Ja po takim wybudzeniu się, po przeczytaniu książki, po ćwiczeniach porannych, po przyjęciu odpowiednich preparatów, suplementów i tak dalej, ja czuję się zupełnie inaczej. Mam więcej formy w ciągu dnia. Nie czuję się zmęczona. Nie dopada mi taki moment, że chcę iść na drzemkę. Lepiej pracuję, lepiej się skupiam, lepiej koncentruję. Ten dzień jest zupełnie inny. I owszem, kiedy przychodzi godzina 22, 22:30 to jest ten moment, kiedy ja już szykuję się do snu. Czyli mam wykonaną pielęgnację wieczorną, która zawsze jest dłuższa od tej porannej. Jestem już wprowadzona w taki stan wyciszenia. Piję sobie jakieś dodatkowo zioła, przyjmuję suplementy, które powinno się przyjmować na noc i zupełnie inaczej śpię. Zupełnie inaczej wypoczywam. Ten sen też jest inny. Więc jeszcze długa droga, słuchajcie, przede mną, żeby tak naprawdę to wszystko fajnie wyglądało, ale małe zmiany, małe kroki, które ja wprowadziłam do mojego życia, naprawdę dzisiaj bardzo dużo mi dają. I chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że ja wstaję o godzinie 5 rano, bo po prostu jestem tym rannym ptaszkiem i taka jestem z natury. Nie, bo ja nigdy taka nie byłam. Ja dopiero zaczęłam się taka stawać i zaczęłam to zmieniać. Ale dzisiaj wiem, że przez wiele, wiele lat wstawałam tak naprawdę wcześnie rano tylko dlatego, żeby mieć dłuższy dzień, szybciej wykonać swoją pracę i mieć wolne wieczory, wolne popołudnia. Dzisiaj wstaję dlatego, że to robi dobrze na moje zdrowie,
na całokształt, na moją pracę, na, tak naprawdę na wszystko. Nie zmieniłam dużo w godzinach wstawania, ale zmieniłam bardzo dużo w tym, jak wyglądają moje poranki i też jak dzisiaj wyglądają moje wieczory. Bo to też jest, myślę, ciekawa sprawa, ale jeśli będziecie zainteresowani, to oczywiście Wam o tym wszystkim opowiem. Także tak, myślę, że ten dzisiejszy film rozwiał Wasze wątpliwości, dlaczego ja tak wcześnie wstaję, dlaczego robię te wszystkie czynności, o których gdzieś tam pokazuję, przedstawiam na moim Instagramie, czy czasami w jakichś daily vlogach, które się tutaj pojawiają. Co tak naprawdę zmieniło to moje podejście? No i co najważniejsze, bo też o to pytacie, dlaczego chodzę wcześnie spać? Albo o której chodzę spać, skoro tak wcześnie wstaję? No to teraz już wiecie, jeśli oczywiście macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaki, pa!